Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku programu Dziecinnie Proste. Po raz kolejny gościmy w przedszkolu miejskim numer 6 w Polkowicach. Ja nazywam się Karolina Lis, a razem ze mną są przedszkolaki. Filip, Kasper, Jola, Hania, Dominik. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Naszym dzisiejszym tematem będą emocje i wszystko, co się z nimi wiąże, więc może na początek powiecie mi, co to takiego są emocje. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł? Emocje, co to takiego jest? To znaczy, że ktoś się emocjonuje dlatego, że na przykład jutro pojedzie na kulki. Na I ktoś się emocjonuje w związku z tym? Czy ktoś jeszcze powie mi, co to są takiego emocje? Każdy z nas je ma, tak myślę. Albo skąd się biorą emocje? No to może zaczniemy od prostszego pytania. Co to jest radość? Czy wiecie, co to jest radość? Kojarzycie to? Co to jest radość? To znaczy, że nie możemy się czegoś doczekać. Co to jest radość? Że ktoś jest szczęśliwy. A po czym to poznajemy, że ktoś jest szczęśliwy, że odczuwa radość? No bo ta radość... Po czym u siebie poznajesz radość? Skąd wiesz, że się cieszysz? Co się z tobą wtedy dzieje? No bo mam rodzi mi się właśnie rodzeństwo i potem mam radość. Czyli się po prostu cieszysz, tak? Słucham. Radość to też jest, że każdy chce dostać cukierka, a jest tylko jeden. A co się dzieje z Hanią, kiedy Hania czuje radość, kiedy Hania się cieszy, to co Hania wtedy robi? Ja bardzo, bardzo się cieszę, że na przykład będę miała brata albo siostrę. A Dominik? Dominik, jak u ciebie wygląda radość? Nie wiem. Nie wiesz, jak wyglądasz, kiedy się cieszysz, co się dzieje z twoją buzią na przykład? Jak ta buzia wtedy wygląda, kiedy jest u ciebie radość? Szczęśliwa. Czyli co się dzieje na buziaku? Uśmiechnięta. Uśmiechnięta, dokładnie tak. Posłuchajcie, teraz powiedzcie mi może o czymś zupełnie przeciwnym. Co to takiego jest smutek? Smutek, że się chyba na kogoś smucimy. Chciałeś powiedzieć, co to jest smutek? Że ktoś jest jakby zły. To znaczy, jak wtedy wygląda? Jak ktoś się smuci, to jak wygląda na przykład jego buzia wtedy? Na przykład jest taka niebieska jak tam. Że smutek ma kolor niebieski, tak? Tak. A wy powiecie mi, co to jest smutek? Albo kiedy się smucimy? Z jakich powodów się smucimy? Że ktoś robi taką minę. Taką smutną, taką podkówkę. Zupełnie odwrotnie jak uśmiech, prawda? A powiedzcie mi, kiedy się złościmy i po czym to poznajemy? I jak się na kogoś oprzezam, to bardzo się złościmy. I co się wtedy z tobą dzieje, kiedy się złościsz? Jak się zachowujesz? Źle. Źle, to znaczy co robisz wtedy? Po prostu... Bardzo proszę rodziców, a oni mówią nie i potem się złoszczę. Złość może być czerwona jak ta. Złość jest czerwona? Aha. Ma taki czerwony kolor, tak? Czy wy coś chcieliście dodać o złości? Słucham, Jola. Złość to znaczy, że ktoś... Co się dzieje z kimś, kiedy się ktoś złości? Jak ten ktoś na przykład wygląda? Ma zmarszczoną twarz. I co jeszcze się dzieje? Słucham. Jak ktoś komuś podarnia rysunek, to potem czuje złość. Bardzo możliwe. A ty, Dominik, powiesz mi, co to jest złość? Nie wiesz, co to jest złość? Nie. No to powiedz mi, co to takiego jest złość? Złość to jest, jak ktoś nie chce nam nic podać, to ja jestem zły. I po czym to poznajesz, że ty jesteś zły? Co się dzieje z tobą wtedy? Wtedy jestem zły, jak rodzice nie chcą mi nic podać, to jestem zły bardzo. A jak to jest z Hanią? Hania się w ogóle złości, czy niekoniecznie?
Ja się trochę czasem złościę w domu, ale to mi potem przychodzi. Słucham, Jula. Coś chciałaś dodać o złości? Nie ma zielonego pojęcia. A może masz zielone pojęcie o tym na przykład, co to jest takiego odraza? Kiedy czujemy odrazę? Co to w ogóle takiego jest? To jest dziwne słowo. Odraza. Że ktoś się od kogoś chce odrazić, a to znaczy, że nie chce przy nim być. A ty jak myślisz, co to jest takiego odraza? Odraza albo wstręt na przykład, podpowiadam. Chyba... Nie wiem. A o czym możecie powiedzieć, że jest wstrętne, odrażające? Co takiego na przykład może być wstrętne? Gluski. Co jeszcze? Pająk. Mogą być. Co jeszcze, Dominik? Mrówki. Co jeszcze może być odrażające i wstrętne? Pomyśl sobie, a może Jula mi teraz powie? Komar. Komar może być odrażający, słucham. Taka piłka zrobiona z glutu. No są takie piłki, wiem, słucham, Jula. Mogą być szczury. Odrażające mogą być. I co jeszcze? Myszy. Myszy. A powiedzcie mi, to też się wiąże z myszami nawet. Co to takiego jest strach? I po czym poznajemy, że ktoś się boi? Słucham. Ja się boję pająków. Ja też ci powiem w sekrecie, także wiem, co czujesz. Słucham, co to jest strach? Ja się boję tylko ciemności, ale niczego więcej nie. Ale po czym to poznajesz, że się boisz? Chowasz się wtedy gdzieś albo coś innego się dzieje z tobą? Nie, po prostu nie chcę tam włazić. Dobrze, rozumiem. Ja się boję ciemności, pająków i nie mam zielonego pojęcia. Dominik, słucham, co to jest strach? Wstręt, no to możesz mi powiedzieć, proszę bardzo. Wstrętne to są tygrysy, jak gryzą. A o strachu mi coś powiesz? Co to jest strach? Jak wygląda strach? Co wywołuje strach u ciebie? Niczego nie boję. Niczego się nie boisz, taki jesteś odważny? W porządku. Słucham. Co jeszcze wywołuje strach? Na przykład się wywołuje strach, jak ktoś... Nie wiem. Słuchajcie, w ten sposób się właśnie dowiedzieliśmy. Słucham, Jula. Jeszcze ja się boję lwów. Rozumiem, bywają straszne. Jeszcze boję, jak jakiś pies tak robi hał. Takich dźwięków się boisz różnych. Słuchajcie, właśnie w ten sposób opowiedzieliśmy sobie o tym, co to są emocje. Emocje to jest strach, to jest odraza, radość, smutek i złość. I my to wszystko sobie właśnie teraz powiedzieliśmy. A powiedzcie mi, czy przedszkolaki, czy dzieciaki mają w sobie emocje? Czy wy macie w sobie emocje? Tak, wszyscy. Wszyscy macie w sobie wszystkie emocje, oczywiście. Cały świat, nawet zwierzęta. Zwierzęta też mają emocje? Tak. Tak? Bardzo dobrze, a powiedzcie mi może, gdzie, w którym miejscu mieszkają emocje? Wiem, gdzie jeszcze są emocje. Gdzie jeszcze są emocje? W robakach. Też mają robaki emocje? I gdzie jeszcze są? W powietrzu, tak. W powietrzu sobie fruwają? I też w kosmosie, w czarnej dziurze w kosmosie. Aż tak daleko dosięgają? To jest ciekawe, co mówicie. I też jest u kosmonautów i jeszcze u takich... Chodzicie o kosmitów? Że też kosmici mają emocje? Słucham, Dominik. Jeszcze nie z tej Ziemi ludzie. A powiecie mi, gdzie te wszystkie emocje, o których sobie właśnie opowiedzieliśmy, gdzie one mieszkają? Gdzie one się znajdują w nas? Gdzie je można zlokalizować? W czole. W czole mieszkają. Gdzie jeszcze mogą mieszkać emocje? W brzuszku. W brzuszku, okej. Okay. A ty masz jakiś pomysł, gdzie mogą emocje mieszkać? W nogach. W nogach. I gdzie jeszcze mogą mieszkać? W buzi. W buzi, oczywiście, no bo w ten sposób pokazujesz radość. W głowie. Gdzie? W głowie. W głowie mieszkają emocje, strzał w dziesiątkę. Gdzie jeszcze? Jest w nosie i oczach. I gdzie jeszcze są, Dominik? W ręce. Słucham. W palcach. W palcach i gdzie jeszcze? W glutkach. Ciekawa odpowiedź. A powiedzcie... W uszach.
Powiedzcie mi, czy te wszystkie emocje, które się wszędzie w nas tam kumulują i znajdują, czy one są nam potrzebne w ogóle? Czy są potrzebne nam emocje? Tak. Potrzebne? Tak. A do czego nam są potrzebne? Żebyśmy czuli radość. Na przykład. Do czego są emocje potrzebne jeszcze? Żeby mieć dużo siły. Dużo siły od emocji? Okej. Okay. Do czego jeszcze emocje mogą nam być potrzebne? Do przytulania. Jak się jedzie do autobusu, to się jest szczęśliwym. Jak się jedzie w ciekawe miejsce. Ty lubisz jeździć w ciekawe miejsca i to wywołuje w tobie emocje radości, szczęścia, tak? Słucham. A ja lubię Lego. Lubisz Lego? I kiedy bawisz się Lego, to jaką emocję czujesz? Lego. Ale jaką emocję czujesz? Radość. Radość. Tak sobie myślę, że to daje szczęście. Co jeszcze chciałbyś dodać? Jak się gra na tablecie, na komputerze albo na telewizji. To co się dzieje wtedy takiego? Mamy chyba dużo emocji. Masz dużo emocji wtedy? Rozumiem. Słuchajcie, to było nasze ostatnie emocjonujące pytanie. Dziękuję Wam za wszystkie odpowiedzi, ciekawe i zabawne. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek programu Dziecinnie Proste. Do widzenia. Do widzenia. Już to powiedziałam. Dzień dobry.